Ten wątek wymyśliłem sam i niekoniecznie pojawi się w serialu. Doris i Magda są już jakiś czas razem, lecz trudno im się dogadać. Magda nadal ma w głowie związek z Alą, a z Doris jest całkiem inaczej. Wolska chce być szczera z ukochaną i mówi jej o tym. Niestety nie był to dobry pomysł, ponieważ przez to dziewczyny się pokłóciły. Magda idzie do Konrada wyżalić się. Czuje, że on ją zrozumie. Za to z Doris nie wiadomo, co się dzieje. Magda zwierza się z problemów Konradowi, a on jej związany z dzieckiem. Przyjaciele nie stronią od alkoholu, aż w końcu lądują w łóżku. Magda trochę żałuje zdrady, lecz postanawia nic nie mówić o tym Dorocie. Dziewczyny godzą się i są szczęśliwe. Miesiąc później jednej i drugiej spóźnia się okres. Magda podejrzewa, że może być w ciąży. Wolska robi test za plecami swojej wybranki. Niestety wychodzi pozytywny. Magda nie ma innego wyjścia, jak przyznać się do zdrady i ciąży. Doris też ma dla niej niespodziankę. Oznajmia jej, że również ją zdradziła i też jest w ciąży. Długo myślałem nad tym wątkiem, lecz nie wiedziałem, kogo mam wziąć za ojca dziecka Magdy, więc padło na Konrada ze względu na stare czasy. Doris trochę olałem w tym wątku, ponieważ tutaj już kompletnie nie wiedziałem, kto miałby pójść z nią do łóżka. Jakbym dał Kaspra, to dość dużo osób ze mnie miałoby bekę, a tak przynajmniej będzie trochę mniejsza. Oczywiście Magda i Doris są biseksualne, także mogły iść z mężczyzną do łóżka. Mówię o tym, żeby nikt nie pisał, że jestem homofobem. Ogólnie wątek wydaje się ciekawy i zarazem dziwny, bo obie w jednym czasie zaszły w ciążę. Napisz w komentarzu, czy chciałbyś taki wątek?